Cześć tu! Oruś! I tatuś, siemanko, dzisiaj co? Piratixy z Bestoys! Seria druga! Przyszła do nas paka z Bestoys, sprawdzimy co jest w nowej drugiej serii. Dziś coś otworzymy na pewno, saszetki, może coś jeszcze zobaczymy, jak starczy nam czasu. Wszystko co dzisiaj wyciągniemy z tego wielkiego pudła, które przyszło dosłownie dzisiaj od razu wam nagrywamy. Z Bestoys możecie kupić na stronie, znaczy w sklepie Bestoys, czyli pamiętasz nazwę sklepu? www.bestoys.pl. Myślikon.pl. Zresztą macie tu na dole, wyświetla wam się jaka jest dokładnie strona. Kupujcie u nich, jak u nich będziecie kupować, to będzie dla nas lepiej, bo będziemy mieli więcej towaru do pokazywania, że tak powiem. Dobra, mniej gadania, więcej otwierania. Zaczynamy, zobaczymy co jest w tej drugiej serii. Piratix seria druga. Dawaj Olusiu, ciągnij to. To źle? Dobra, to ja tutaj przetnę, a ty wyciągniesz, tak? Przeciąłem? Odciąłem? Dobra, dobra, rozrywaj. Olek rozrywa. Muszę w ogóle wziąć. Dobra. Net, tak naprawdę nie wiemy, co nam Bestoys przysłało. Zaraz to zobacz. Twój córko. Papiery nam przysłali. Szare. Można tak potrzeć i pójść do toalety, jakby papier się słabł. Przysłali nam jakieś czteropak figurę. Czteropak figurek, którym jedna jest tak naprawdę niewiadomą. I tych czteropaków jest raz. Czyli ściągnęli od Superdink. No to ta sama firma. Dwa, trzy. Mamy trzy czteropaki. Czyli, a tak naprawdę tych czteropaków jest chyba sześć, jak dobrze kojarzę. Więc tutaj jest pole, spore pole manewru. Nie wiem ile kosztuje, ale linki są w opisie. Mamy, o, Olek wyciągnę, to jest to. Bydle chyba największy zestaw, no, dopiero zaczęliśmy tak naprawdę przygodę z Piratix, bo to jest dopiero druga seria, ale do tej pory największy zestaw ever Piratixa. Wielki, olbrzymi statek, będziemy go rozgryzali co jest tam w środku, co potrafi i jakie są postaci, są dwie złote, widzę figury. I coś jeszcze pewnie jest i pewnie coś potrafi i widzę, że jakieś wystrzeliwanko i tak dalej, ale to w następnych odcinkach możecie sobie podejrzeć tu, zobaczcie co on tam potrafi. Zobacz, ale to wyciągaj dalej, czy teraz będziesz oglądał, Oluniu? Dobra, odstawiamy na boczek i teraz wyciągasz co tam jeszcze mam, bierz to, najpierw to od góry. Mamy tak, to są chyba saszety. Do zebrania 70 nowych Piratixów jest oczywiście ultra rzadki Big Jaws się chyba nazywa, jeżeli dobrze to rozgryzłem, ten rekin, ostatnio trafiliśmy, mam nadzieję, że też trafimy. Mamy tych paczek, mamy tych paczek dwie. Dzisiaj myślę, poczekaj, nie, tu jest 50 czy 25 w tym takim zestawie, już wam mówię ile jest, albo wam nie powiem. Paczka 6 zł to tylko kosztuje. Jedna paczka, 6 zł tylko jedna paczka, ciekawe, na Bestoys może jest taniej, musicie sprawdzić, chodźcie w linki w opisie. Jeden Piratix, jedna akcesoria, ile tu jest? Nie wiem, ale chyba Oluś ma rację, pewnie 25 saszetek, czyli mamy 50 saszetek. Ja. I ostatnia paka, co tam jest? Pojazdy. Uwaga, pojazdy. Dokładnie, to leci na boczek. Mamy to. Dzisiaj otworzymy. Dzisiaj otworzymy, ja myślę tak. Zrobimy z tego 3 odcinki. Dzisiaj otworzymy jedną pakę, w następnym odcinku jedną kolejną pakę saszetek i czteropaczek. W kolejnym odcinku otworzymy pojaździki i dwa czteropaki, albo nie, pojaździki i czteropak. I w ostatnim odcinku w ostatnim odcinku otworzymy ten super wielki statek. Ciekawe czy pływa, oczywiście przetestujemy i kolejny czteropak. Zobaczymy. Nie możemy otworzyć, że
tego do jednego, bo to jest takie gigantyczne, że to... Ale to gigantyczne, ale to najmniej chyba czasu zajmuje. Wydaje mi się, że to będzie fajne. Dzisiaj pokazaliśmy, co jest i otworzymy pierwsze 25 saszetek. Dobra, zabieramy się do otwierania. Oluś, odklejaj. Ja przybliżę kamerkę i usiądę obok Olusia Pączusia, żeby było lepiej widać. Kamerka przybliżona. Obraz wrócił na miejsce, bo zapomnieliśmy go powiesić, bo jak robiliśmy miniaturkę, zdjęcie do miniaturki, to zdjęliśmy, żeby było gołe tło. Dobra, Olusiu Pączusiu, zaczynajmy zabawę. Piratix, seria druga, tylko u nas, Oluś i Tatuś. A właśnie chciałem wam powiedzieć ciekawostkę, że nasze filmy, dobra, nasze filmy często są tak, że są rzadziej wyświetlane na początku, a wyświetlane dużo, poczekaj, nie, poczekaj, coś opowiadam, no Olek, nie poglądaj. A dużo więcej wyświetleń jest na przykład po pół roku albo po roku. Wiesz czemu, Olusiu? Bo otwieramy, dlatego warto subskrybować nasz kanał, dlatego zostawcie teraz łapeczki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, dlatego, że my otwieramy zabawki, zanim pojawią się w Polsce, pół roku albo rok wcześniej, zanim oficjalnie będą w Polsce. I to wszystko dzięki komu? Bez Toys! Ale i nie tylko, ale głównie Bez Toys. Dziękujemy ci za taką możliwość. Oluś, czyń honory. Pierwszy Piratix, seria druga. Olusiu, Pączusiu. Uga buga, uga buga. On ma frytki? Zobaczcie, tu jest pierwszy, to jest goryl. Zobaczę, nie wiem, karteczki. Czy to goryl, ale wygląda karteczki. Trochę... O, karteczki, zobaczymy. A to jest tylko... Akurat to jest... na tej karteczce są pokazane zestawy i to z poprzedniej serii, ale jest ten stateczek, który będziemy otwierać. Poczekaj, Olek, nie śpiesz. Więc ta karteczka nam się dzisiaj nie przyda, bo czekamy na karteczkę ze wszystkimi piratiksami. Drugim Piratixem z serii drugiej jest papuga. Nie, to nie jest papuga. A może to jest papuga? Ale fajne, co dorskie ma okulary. A masz karteczkę, pokaż karteczkę. Bo tutaj pewno są też tak zwane brygady piratów. I na pewno ich jest 6. Ale jednak nie. Znowu to samo, ok. Czyli tu nie ma, czyli czekamy dalej. Tu są same zestawiki pokazane. Zrzucamy na podłogę. Skorpion! Uuuu, nice! Z mieczykiem. Poczekaj, pamiętajcie, tu te bronie można wyciągać i pozamieniać. Dzisiaj nie będziemy grupować na drużyny. W następnym odcinku pogrupujemy na drużyny i mam nadzieję, że uzbieramy wszystkie 70 sztuk. Dobra, pokaż. Poczekaj, tylko jedną rzecz chcę powiedzieć. Chciałbym, Olusiu, powiedzieć jedną rzecz. Daj na chwilkę, mogę? Tak, mogę? Ja chcę kapitanem. Dobra. No poczekaj, zobaczę. Tak, Olek. Nie mamuj mi tu. Poczekaj, tylko jedną rzecz. Poczekaj. Olek, chwilę, popatrzę. Jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ale to wychodzi, że 7. 7 drużyn. Tak, bo 70 jest. A wtedy chyba było 6. Wtedy nie ma kapitana w tej drużynie. Jak nie ma? Jest. To nie jest kapitan. A nie. To co, jakaś jedna drużyna bez kapitana? Nie, kapitanem jest pływający. Zobacz, jest tu standardowo. Jest 6 flag i 6 drużyn. Jedna drużyna zwie się The Far West Crow, druga The Party Crow, trzecia The Ranger Crow, czwarta The Recycling Crow, piąta The Frost Bones Crow, szósta The Wacky Crow i ta siódma, nie wiem o co chodzi, ale pewnie się dowiemy, drużyna jakby dodatkowa, nazywa się The Abyssal Crow. Czyli jest 7 drużyn. Czyli nietypowo Oluś otwiera kolejną. Byczek, daj, ale byczek ładny bardzo. Czaderski, taki fioletowy mieczyczek ma tutaj. Zobaczcie. Wyrzucaj. Tu masz tą, bo ja jedną wyciągnąłem.
Na razie nie szukamy nazw, żeby nie przedłużać tak zwanego odcinka. Fajna chihuahua! Chihuahua! Myślisz, że to... O, jest chihuahua! Zobaczcie, ma złoty... Poczekajcie, przesunę te tu. Ma złoty łańcuch, że tak powiem. Poczekaj, cicho, poczekaj! Czemu on się otworzył? Ma złotą obrożę i ma wystający, jak to chihuahua, języczek. O. Olek trafił coś dobrego, chyba kapitana. Kapitanowi są złoci, przypominam. Oj, daj mi to. Pokaż. Dobra, ale to nie, to pokaż, a będziesz szukał. Chyba ale Olek trafił pierwszego kapitana. Kapitan Rooster, piękny kurcz. Ale co dziury. O kurde, traf za kilka tysięcy. Ale postaw mu w środku na chwilę, synu. To nie jest środek. Zobaczcie, ma złotą. Chciałem powiedzieć brodę, ale nie wiem, czy to zbroja, czy kiura. Ostatnią paczkę teraz biorę. Dlaczego? A, z samego dołu. Dobra, mamy pierwszego kapitana, czyli nie jest, znaczy, czyli tak jak w Super Zingsach, taki srebrny. U, ale fajnie kuchasz. Kucharzyna. Ciekawe, czy dzisiaj trafimy ultra rzadkiego. O, jest kucharzyk. A poczekaj, zastanówmy się, co to jest za zwierzę. Poczekaj. To nie jest zwierzę. Wyrzucaj pasierdzi. A w ogóle tyle już. Poczekaj. Nie otwieraliśmy kartonów, skrzyneczek, saszetek chyba 2 miesiące. Przez całe wakacje nie otworzyliśmy nic. Poczekaj, czy ty wiesz, co to jest za zwierzę? No nie. To jest kucharzyna. Pomóżcie nam odgadnąć. To nie jest co żadne zwierzę, to jest po prostu. Do tej pory były same zwierzęta. Tak. Może to jest jakieś zwierzę. Jeżeli będą komentarze, napiszcie w komentarzu. Jeżeli nie, to napiszcie w poście informującym o nowym filmie. Teraz mam pomysł. No, słucham się. Patrzcie. Co ty robisz? Co ty wymyślisz? Otworzę, no czekaj. A, dobra. I trzy, ty bierzesz jedną i ja otwieram dwie. A to po co mi otworzyłeś? Ty po prostu tak otworzyłem. A to ja sam chciałem co otworzyć. Tak. Uwaga, pierwsza. Ty kalma. Trochę podobny z tej polskiej bajki. Polskiej bajki. Nie wiem, co to. A, on ma tak zwanego tulipana, czyli potuczoną butelkę, która jest bardzo niebezpieczną bronią. Ale i wygląda mega groźnie. Tak, pokażę dopiero na końcu filmu. Nie, tak. Pokaż. I przypomina takiej polskiej starej bajki. A ty co trafiłeś? To otwórz. Jeszcze nie, bo to jest ważna rzecz, bo ty nie oglądasz. Bo ty, on naprawdę, tylko nie mogę sobie teraz przypomnieć, jak on się nazywał. Tak jak wspominałem, napiszcie jak coś w komentarzach, no. Ale jest czaderski. Ten jest czaderski. Uwaga, teraz czy toż by był to kapitan, bo ma element nie złoty? Jest kapitan. No wiem, że nie, o Jezu, chciałem troszkę emocji. I kurczaczek tatusiowi się trafił, kurczaczek. Ja pokażę go. Chociaż trochę pingwina przypomina, tylko żółte pingwiny. Chyba, że to jest pingwin. Poczekaj, zobaczymy. Pokaż mi tą koszetę. Ale nie chowaj, bo zapomnisz o tym. Nie, Olek trafił coś superaskiego, którego nie chcę teraz pokazać. Ale to nie jest ultra rzadki. Poczekaj, ja szukam kurczaka. Ja w tym czasie, jak się szuka, to ja. Mam kurczak i to jest... Nie, no muszę posłonić okulary. Reniferek, to pokaż na środku reniferka. Nice. A poczekaj, no, zauważyłeś, że on ma jednego sztucznego roga ze srebra. Zobacz, ma tu srebrnego roga, ten jest przezroczysty. Ale gdzie jest broń do niego? Wyrzuciłeś broń? Nie. Tak, nie ma nie broń. Broń. A, bronią jest pewnie to, poczekajcie. Tak. Zobaczcie, bronią jest jego ruch. Poczekaj chwilę, poczekaj. Nie otwieraj. Pamiętaj, że masz jednego schowanego. A ja tu zakładam okulary, żeby przeczytać pan Hilary. Finn Frosty. Czyli może to być pingwinek. Elo, elo, dzieciaku. Znaczy nie ten, tylko ten oczywiście. Ten, co pokazywałem wcześniej. Ten. Bo to myślałem, że kurczaczek, ale zobacz, on ma taki ogonek, że to jest pingwin. Może to być pingwin. Mamy już na razie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 na raz. Dobra, 3 na raz. I uwaga. Ty jesteś He-Man. A, poczekaj, bo jeszcze ważną rzecz tylko chciałem powiedzieć. Bo widzisz, dzisiaj mi się na gadanie wzięło. Przypominamy o łapka w górę, subskrypcji i dzwoneczku, to wiadomo. Ale podobnież
Tutaj też można wymacać, że tak powiem, ultra rzadkiego. Pamiętasz, po czym można było wymacać ultra rzadkiego w pierwszej serii? Super Saiyan. Nie, bo po tym takim tym. Po tym monecie, medalionie, że tak powiem. I potem już tej serii tak. Ujaciu, no co to jest? Zaszczurka zmieniająca kolor, czy co to jest? O kurde, klaun! Zobaczcie, mamy. Za to tam nie jest żadna zwierzę, to jest na po prostu klaun. A w ogóle na razie nam się trafiło coś niesamowitego, bo nie mamy żadnej powtórki. No chciałem właśnie powiedzieć, że nie ma. No, no nie, skorpionek! Leci do słoja dla widzów. Leci do słoja dla widzów. Pewnie zorganizujemy konkurs, ale musicie być chętni. Nie wiem, jeszcze na pewno jest. Jedna powtórka. A nie, poczekaj, nie tyle na raz. Nie rób tak, nie podpisuj się, że jesteś taki silny. Uwaga, pierwsza. Zaczynam się obawiać, że dzisiaj nie trafimy chyba tego imprezy. Wikinga. Wiking, uśmiechnięty. Chyba bonding sobie zrobił zębowy. Zobaczcie, ale to jest papuga. I to jest papuga. Pokaż papugę. Taram, 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 taram. Jestem papugą. Taram. Mamy papugę. Uj, kończy nam się ten. Obszar pokazywania musimy cofnąć. Poczekaj chwilę. Tylko pamiętaj, że masz jednego, który uważasz, że jest najbardziej superowski, odłożony. Słyszysz, co mówię? Halo, że masz jednego odłożonego, który uważasz, że jest jeden z najlepszych do tej pory, tak? Taki superowski. Ale to tak nie jest, kapitan, dobra. To jest normalne. Okej, okay, uwaga. Piniata! Ale on w ogóle przypomina mega piniatę z. Nie, Super Zinsa też. Super Zinsa była piniata. Chociaż nie miała zakrytego oka. Piniato! O kurde! Co żeś trafił? Jaki ta! To nie jest lew, Olek. To jest ewentualnie. Tygrys. Ej, to jest. Poczekaj, Olek. Wow. Nie. Nie pokazuj. Nie, poczekaj. Skończmy z jednym najpierw. Patrzcie. Wolnunio. A jak taki wąż się nazywa? Zobaczymy, czy wiesz. To jest tygrys oczywiście, Oluś. Nie jak wiem, co? Czy szabluzem. No. Gepard. Skorpioni. Nie, chociaż to nie jest skorpion. Jaki skorpion? To jest wąż. A wąż, ale wąż nie skorpion. Poczekaj. Jak ten się skorpion się nazywa? Bo teraz nie mogę sobie przypomnieć. Jaki skorpion? Nie skorpion, tylko wąż. Jak on się nazywa? Ale o co ci chodzi? Bo on ma swoją nazwę. Jest grzechotnik, ale to nie jest grzechotnik. I ten, co rozkłada, zapomniałem. Musicie przypomnieć. Ja już stary, wszystko zapominam. Nie używa się, to się nie pamięta, ale za super roskie odlotowskie. Zobaczcie, jakie ma fajnie w rycie. Dobra, lecimy dalej. Nie. Lecimy dalej. Oluś pokazuj. Ale Czerwiecki, no pokaż widzom, a nie mi rozkładasz. No ja, ty pokazujesz, a ja wiem. Dobra. Zobaczcie, na deseczkach sobie śmiga śnieżny, lodowaty, lodzio miodzio, piracino. I jak zwykle jedno oko zakryte. Z kości krwi? Patrz, to są jak pirat. To jest po prostu człowiek pirat. Człowiek pirat? A faktycznie, chociaż nie, to może być taki orangutan trochę. Ale ma kotwicę w dłoni. Zobaczcie, no fajnie wygląda. Olusiu, proszę, czy uważasz, że nie są bardziej dopracowane te postacie niż w pierwszej? Są. I są dużo fajniejsze, tak mi się wydaje. No, postarali się chłopaki z Magic Boxa. Dziękujemy Bestosik. Pamiętajcie, wszystkie linki do super, nie super Finksów, tylko do Piratixów, seria drugie są w opisie. Sowa. Pokaż. Poka. Sowa Pirat. Sowa Pirat, niebezpieczny, groźny. Pamiętajcie, w kolejnym odcinku powiemy wam wszystkie drużyny, znaczy uporządkujemy drużynowo. I podzielimy i mam nadzieję, że zdobędziemy wszystkich. Poczekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 1, 2, 2. To ile zostało? 3. Coś tu brakuje. A, 2, 3, 2, 4 i 25 maskowanego, tak? Dobra, coś mi tutaj.
zgadza się. Patrz, kotek miał. Tak. Kotek miał ninja, ninjago! Otworzył te dwa pudełka już, żeby... Jakie dwa pudełka? Nie wiem, zobaczymy. A czemu to tak? Pudełka. A ty tak już... Jakie dwa te? Tego, ten został jeszcze jeden. Tak, no a ten, drugi z pojazdami. No to lepiej otwórzmy. Jednego tego już. Dzisiaj? Co? Nie! Co? Nie! Co? Nie! Tak, nie, 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 nie. A może jest? Okej. Okay. Uwaga, jak trafił, patrzcie, Szaderskiego ninja, ninjago z nunchaku. Super rozkodlotusko wygląda, naprawdę są fajne te piratiksy. Mamy tutaj, to powtórka? Nie, nie wiem, czy to kokosik. Wygląda troszeczkę z tyłu, jakby siedział na kibelku i robił teraz wam kupu, pokaż kupu, tego kupu. Superaśnego. Pokaż, Olusiu, 25 superaśnego i uwaga. Ile to ryby. Pirata ryby, a to nie jest Fugu? To jest Fugu! Nasza nie rusza ekranu. Nasza mama. Nie, poczekaj, poczekaj. Nasza mama. Nasza mama ma ksywkę Fugu i też się tak uśmiecha szeroko. I jak się zdenerwuje, to też tak... No. Puchnie i gryzie. Kuje. To nasza mamusia. Nasza mamusia. Nie, ja myślę, że na dzisiaj wystarczy tych emocji. To jedno... Nie, nie ma. Jeden punkt. Nie, nie. Nie, możemy jeden czteropak ewentualnie. Dobra. Jeden czteropak. Ale to muszą teraz wszyscy zostawić łapy w górę, że jeszcze chcą chwilę odcinka tego, żeby było coś jeszcze dodatkowo otwartego. Lajk już Marysia i Janek już zostawili. Już zostawili. Wszyscy już dają lajki dla Olusia i Tatusia. Okej, okay. To co? Jeden czteropak i będzie 29 sztuk otworzonych. Uwaga! Tata bierze czteropaka, Olek łap, Olek złapany czteropak, pierwszy czteropak. Będą, o, będzie, w drugim będzie. Kolorze wąż, drugim to kolorze. Jest chyba powtóra, ale chyba też w drugim kolorze i to nie jest powtóra. Nie, no to nie jest, to nie jest. No nie, nie mamy, no to, ten, też nie tak. To może inną, to nie, nie otwieraj no, się. No tak, bo to są... Poczekaj, bo tutaj zauważyliśmy, że są powtóry. No, to będzie dobre, tu jest jedna powtóra tylko. I chyba w innym kolorze. A nie, w tym co? Bo nie ma tego, nie ma tego, ten jest, a tu nie wiadomo. Okej, okay, otwieraj, Olusiu, Ponczusiu, nie ma co przedłużać. Ty założyłem na chwilę okulary, a przecież pan filary nie nosi ciągle okulary. Tylko do czytania. Dobrze, Oluś, pokaż pierwszego, którego nie było. Nie wiem, czy to nie jest łasica w czteropaku. To powtórka jest, to na, nie musi to, ale to pokażę, tu powtóra z tej polskiej bajki, tylko nie pamiętam jak on się nazywał, no, no nie pamiętam, ale szkoda, że żona jest w sypialni, bym super. Podpowiedział. I uwaga, jest wążuś, chociaż nie wiem czy to jest wąż, może to, nie, to nie jest wąż, wiesz co to jest? To jest pływające w morzu, czy może to wąż? To jest wąż. Może nie, to jest tak, taki... Tak, to jest wąż elektryczny. Nie wąż, tylko węgorz elektryczny. Węgorz. No. Właśnie, może to być węgorz, a troszkę wygląda jak smok z takiej bajki. Okej, okay. I uwaga, i ostatni ze znakiem zapytania. Co było w tym czteropaku? Kurwa, złoty. Chyba ściemy. Nie, nie żartuję. No poka, poka, poka. To faktycznie, patrz, ja też tak pokażę, daj tak zazwolę. Daj, no, to ty pokaż, no, no dobra, daj ty pokaż, no. Zobaczcie, złoty. Chyba złoty! Nie, nie, tak nie. Co, powtóra? Nie. Osiołek? To jest osiołek z okularami? No dobra, to tyle, bo zjedzą nas motyle. Dla mnie był superowski odcinek. Dziękuję ci, synku, za tak superowską współpracę. Pamiętajcie o łapeczka, pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o udostępnianiu. Widzimy się w kolejnej części z Piratix, seria druga. Narwa, narwa, pa, hej, pa!